Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam dokładnie, w których dniach będą do odebrania konkretne przymioty wydarzenia 14 dni Fortnite. Świąteczne wydarzenie 14 dni Fortnite nadal trwa. A co za tym idzie? Epic nie przestaje obdarowywać ich społeczności graczy. Do tego momentu możemy odebrać już nowy bugbing, śnieżkę, którą możemy rzucać, graffiti czy ekran wczytywania. Wczoraj Epic zaskoczył nas dodatkowym prezentem. W postaci nowego przedmiotu. Prezentów. Nic dodać, nic ująć. To nowy przedmiot, który po wyrzuceniu zamienia się w wielki prezent, w środku którego znaleźć można cenne przedmioty, takie jak legendarna pompka czy siorby. Na tym jednak lista się nie kończy, ponieważ tak wygląda zestawienie wszystkich nagród, które będziemy mogli odebrać podczas tego wydarzenia. Do tego, w plikach gry od mojego ostatniego filmiku na ten temat, wydobywcom nadal udało się doszukać kolejne pary nagród, a jeden z nich dał nam nawet znać, w których dniach co się pojawi. Tapochi na swoim Twitterze sporządził listę przedmiotów wraz z wyznaczonymi dniami, w których to mają się pojawić. W swoim poście dodał, że dał nam znać o tych najciekawszych nagrodach, reszta to ekrany wczytywania lub ikony sztandaru. 7 dnia wydarzenia 14 dni Fortnite, za pewne wyzwania, do odebrania będzie bugbing z ziejącym panem ciastko. Następnego dnia, 8, do odebrania będzie podobne emotki za akcesu i porażkę, czyli Tech the Elf. Dnia 12 zdobyć będziemy mogli taki oto zbierak do zestawu lodowego czerwonego rycerza. A dnia 13 do odebrania będzie noworoczne malowanie na broni i pojazdy. W dniu 14 za to, do odebrania będzie lotnia do zestawu z DJ-em Diakmutam oraz jego damskiej wersji. Myślałem, że ostatnim nagrodą będzie pan ciastko, ale jednak okazało się być inaczej. Poza tym, w następnej aktualizacji zawartości powinien zawitać nowy przedmiot, Boombox. Nie znamy jeszcze jego systemu działania, ale pewnie będzie powiązany z wydarzeniem noworocznym. I to tyle. Dajcie znać, na którą nagrodę czekać najbardziej. A przymknę wam serduszko. Wesołych świąt i do zobaczenia w busie przy świątecznym stole.